Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Cię, człowieku rozumny. Nazywam się Dawid Mysior, to jest program Sprawki Okiem Katolika rano. Jest poniedziałek, 21 października. Dziś dzień ferialny czwartej klasy oraz wspomnienie świętej Urszuli i towarzyszek, dziewic i męczennic. Wszystkie sprawy nasze prosimy Cię, Panie, natchnieniem Twoim uprzedzaj, a pomocą wspieraj. Aby wszelka modlitwa i praca nasza od Ciebie się poczynała i przez Ciebie się kończyła. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Tematem rozprawki, która jak zawsze jest na końcu programu, jest teoria frontów, rozszerzenie. Teraz zapraszam na sprawki. Niemcy. Jak informuje portal Polonia Christiana, jeden z czołowych ekspertów niemieckiej drogi synodalnej, świecki profesor teologii, pan Thomas Züding, forsuje kolejny rewolucyjny pomysł dla Kościoła. Naukowiec jest wiceprezesem Centralnego Komitetu Niemieckich Katolików oraz jednym z reprezentantów niemieckiego Kościoła podczas trwającego właśnie synodu o synodalności. W wywiadzie udzielonym niedawno portalowi Dom Radio, pan Thomas zaproponował powołanie kontynentalnych, synodalnych gremiów Kościoła. Zdaniem pana Zedinga miałyby one być wyrazem decentralizacji Kościoła i podejmować decyzje w sprawach dotyczących Kościoła na danym kontynencie. Mężczyzna powiedział: jestem absolutnie przekonany, że trzeba wzmacniać poziom kontynentalny. Dotychczas synody odbywały się w Rzymie. Dlaczego nie miałyby odbywać się w Melbourne, Quito, czy gdziekolwiek indziej, gdzie ludzie są razem? Powstaje pytanie, czy fakt, że pan Thomas jest co do takiego kierunku absolutnie przekonany, ma tutaj jakiekolwiek znaczenie. Ponownie Niemcy. Niemiecka firma ubezpieczeniowa Hug Coburg opublikowała najnowsze dane dotyczące popularności samochodów elektrycznych. Jak się okazuje, owa popularność przeżywa silny kryzys. Według raportu firmy w okresie od stycznia do września bieżącego roku aż 34% kierowców samochodów elektrycznych zdecydowało się na powrót do samochodu spalinowego. Niemiecka prasa twierdzi, że kierowcy obawiają się korzystania z elektryków w dłuższej perspektywie z powodu ich niestabilności. Samochody spalinowe są natomiast sprawdzone i wypróbowane. W ramach badań przeprowadzono także ankietę. 29% respondentów stwierdziło, że jedynie zakaz rejestracji pojazdów spalinowych zmusiłby ich do zakupu elektryka. Jednocześnie 18% ankietowanych przy zakupie samochodu bierze pod uwagę pojazd elektryczny. Trzecia sprawka to krótka żywotów świętych dawka. Dziś wspomnienie świętej Urszuli i towarzyszek. Święta Urszula przyszła na świat w IV wieku. Była córką Donauta, króla Kornwalii, królestwa położonego w dzisiejszej południowo-zachodniej Anglii. W młodości jako chrześcijanka pragnęła oddać się dozgonnemu dziewictwu. Jednak jej ojciec postanowił wydać Urszulę za pogańskiego księcia Konana z Bretanii, teren dzisiejszej Francji. Święta nie była w stanie przekonać ojca do zmiany zdania, jednak udało jej się opóźnić za mąż pójście o 3 lata, by wcześniej odbyć pielgrzymkę do Rzymu. Urszula wyruszyła drogą morską z Wysp Brytyjskich do Rzymu, a towarzyszyło jej 10 niewiast, również dziewic. W drodze do wiecznego miasta Urszula nauczyła swoje towarzyszki wiary. Dzięki temu w Rzymie były od razu gotowe do przyjęcia wiary katolickiej i chrztu. W czasie podróży powrotnej do Brytanii wiatr zepchnął statek do ujścia Renu. Urszula wraz z towarzyszkami trafiły do kolonii, którą w tym czasie oblegali pogańscy Hunowie. Ich wódz, Attila, pragnął poślubić świętą. Urszula odmówiła, a najeźdźca postanowił zamordować wszystkie 11 dziewic. Dokonawszy zbrodni, Hunowie ujrzeli dusze męczennic wstępujących do nieba. Wywołało to wśród pogan popłoch, w wyniku czego odstąpili od oblężenia. Stało się to około roku 405. W herbie kolonii do dzisiaj widnieje tarcza z 11 płomieniami, symbolizującymi męczeństwo 11 dziewic, w tym świętej Urszuli. Święta Urszula jest patronką przy wyborze stanu, zawieraniu małżeństwa oraz zakonu urszulanek, trudniącego się wychowywaniem dziewcząt.
Watykan. Jak informuje konserwatywny portal LifeSite News, w sobotę 12 października doszło do kolejnego spotkania pomiędzy papieżem Franciszkiem a pseudokatolicką, progejowską organizacją New Ways Ministry. Rozmowa trwała półtorej godziny, a uczestniczący w niej przedstawiciele środowisk LGBTQ i wszystkie inne literki wystosowali do papieża kilka absurdalnych postulatów. Aktywiści zaapelowali, by Kościół przestał odnosić się negatywnie do tzw. osób transpłciowych oraz niebinarnych, a bardziej słuchał środowisk walczących o prawa osób spod znaku sześciokolorowej tęczy. Reprezentanci organizacji postulowali także, by Kościół zaakceptował proceder tzw. zmiany płci. Skutkiem miałoby być nie tylko uchylenie zakazu samookaleczania, ale również uwzględnienie korekty płci w dokumentacji wiernych. Chociaż wciąż nie wiadomo, jak do owych kuriozalnych propozycji odniósł się papież Franciszek, to podobno przedstawiciele New Ways Ministry opuścili Watykan zadowoleni. Stany Zjednoczone. Postępowy dwutygodnik National Catholic Reporter, czyli Narodowy Reporter Katolicki, opublikował najnowszy sondaż przed zbliżającymi się wyborami prezydenckimi w Stanach Zjednoczonych, przeprowadzony wśród katolickich wyborców. Badanie odbyło się w 7 stanach, w których rezultat wyborów nie jest jeszcze przesądzony. Jak się okazuje, w 5 z nich, w Arizonie, Georgii, Karolinie Północnej, Michigan i Wisconsin, wśród katolików wygrywa kandydat republikanów Donald Trump. Natomiast w Nevadzie i Pensylwanii większą popularnością cieszy się otwarta zwolenniczka składania ofiar Molochowi, pani Kamala Harris. W sondażu wykazano, że aż 77% czarnoskórych oraz 67% latynoskich katolików w Stanach popiera kandydatkę demokratów. Donald Trump wyraźnie prowadzi natomiast wśród białych wyborców, wśród których cieszy się poparciem na poziomie 56%. Tymczasem na jednym z ostatnich wieców wyborczych, w trakcie przemowy Kamali Harris, ktoś krzyknął z tłumu: Jezus jest Panem. Na co pani Harris przerwała przemowę i powiedziała: Skarbie, chyba pomyliłeś wiece. Dzień później wyemitowała klip wymieniający konkretnie katolików i jawnie ich ośmieszający. Trudno więc zrozumieć ścieżki myślowe nominalnych katolików głosujących na demokratów. Polska. W czwartek 10 października na łamach Rzeczpospolitej ukazał się artykuł analizujący oficjalne ministerialne dane w sprawie kwot przekazanych organizacjom pozarządowym w ramach odpisu 1,5% podatku dochodowego. Według raportu Ministerstwa Finansów w roku 2023 Polacy przekazali kwotę 1,9 miliarda złotych na rzecz organizacji pozarządowych. Choć największymi beneficjentami odpisów są stowarzyszenia i fundacje zajmujące się opieką nad chorymi i niepełnosprawnymi, rośnie także kwota kierowana do podmiotów związanych z ideologią LGBTQ i wszystkie inne literki. Dziennik wskazuje, że najbardziej popularna tęczowa organizacja, Kampania Przeciw Homofobii, była na 153. miejscu w zestawieniu i uzyskała łącznie 1,3 miliona złotych od polskich podatników. Zestawiając to z danymi z roku 2018, kwota ta w przeciągu tych 5 lat wzrosła o 220%. Siódma sprawka to krótka katechizmu dawka. Katechizm według Sumy Teologicznej świętego Tomasza z Akwinu. Część trzecia. Jezus Chrystus. Droga powrotu człowieka do Boga. Kontynuacja punktu 49. O końcu świata i o tym, co po nim będzie. Czy ten ogień ostatecznej pożogi będzie działał według swojej naturalnej mocy, czy też także jako instrument Boga według mocy Bożej? Będzie także działał według mocy Bożej, szczególnie by oczyścić dusze, które powinny spędzić jeszcze dłuższy lub krótszy czas w płomieniach czyśćca. Czy zatem to, że dusze będą oczyszczone i uczynione godnymi przyjęcia do grona sprawiedliwych, stanie się prawie natychmiastowo? Tak, będzie to jakby natychmiastowe, a moc tego oczyszczającego ognia będzie dopasowana przez Boga do stopnia potrzebnego oczyszczenia. Czy wiemy, kiedy ten oczyszczający pożar się wydarzy? Nie, nie wiemy, choć będzie on poprzedzony pewnymi znakami, które będą ostrzegać o bliskim przyjściu najwyższego sędziego.
Jakie to będą znaki? Będą to nietypowe zaburzenia naturalne, które spowodują, że, jak mówi Ewangelia, ludzie będą mdleć ze strachu. Czy możemy określić te zaburzenia precyzyjnie? Nie, ale będą takie, że kiedy wystąpią, to dusze świętych, albo nawet ludzie porządni i nie zatwardziali w złym poprzez dobrowolne zaślepienie, będą mogli rozpoznać przyszłe nadejście sędziego w taki sposób, iż będą się mogli do niego przygotować. Punkt 50. Zmartwychwstanie. Co się stanie w trakcie tego zdarzenia lub zaraz po końcowym ogniu? Zaraz po końcowym ogniu, albo w tym samym czasie, a może nawet jako przyczyna przyjścia tego ognia, odezwie się głos, dźwięk trąby. Pisze o tym święty Paweł w swoim pierwszym liście do Tesaloniczan, który obudzi zmarłych z ich grobów i zwoła wszystkich ludzi, by stawili się przed sędzią żywych i umarłych. Stąpi on wówczas z nieba, w całym blasku swego majestatu i swej chwały. Kim będą ci, którzy zmartwychwstaną w tym momencie? Będą to przede wszystkim ci, którzy kiedykolwiek zmarli, ale także ci, którzy będą żywi, gdy Jezus Chrystus objawi się na niebie i będzie rozbrzmiewać dźwięk trąby. Czy ci ostatni także zmartwychwstaną, powracając ze śmierci do życia? Tak, gdyż nawet jeśli wszystko będzie odbywało się jakby w jednej chwili, jak pisze święty Paweł w swoim pierwszym liście do Koryntian, moc Boga, która będzie działać na stworzenia, w tym momencie będzie taka, że ludzie, którzy będą żywi, natychmiastowo przejdą przez śmierć i zostaną zaraz wskrzeszeni na całą wieczność w stanie dla nich definitywnym, który wynikać będzie z ich zasług. Czy to zatem w formie ciała chwalebnego wraz ze wszystkimi jego cechami zmartwychwstaną lub zostaną w jednej chwili przemienione ciała wszystkich dusz, które przybędą z nieba lub wyjdą z czyśćca i wszyscy sprawiedliwi będący jeszcze w tym momencie na ziemi? Od tego miejsca zaczniemy, mój drogi słuchaczu, jutro. Ponownie Polska. W poniedziałek 14 października Urząd Miasta Stołecznego Warszawy wydał odmowną decyzję w sprawie wniosku Stowarzyszenia Marsz Niepodległości o możliwość zorganizowania tradycyjnego już pochtu w dniu 11 listopada. Prezydent stolicy, pan Rafał Trzaskowski, tłumacząc swoją odmowną decyzję, obwinił organizatorów, że składając wiele tożsamych wniosków, spowodowali organizacyjne zamieszanie. Sprawa została skierowana do sądu, który w środę 16 października rozstrzygnął na korzyść miejskich urzędników. Następnego dnia prezydent Trzaskowski udzielił wywiadu stacji Polsat News, w trakcie którego powiedział: jeżeli będzie prawidłowo wypełniony wniosek, będą gwarancje bezpieczeństwa, to tak, będzie zgoda, bo każdy ma prawo demonstrować w Warszawie. Stowarzyszenie Marsz Niepodległości jeszcze przed wypowiedzią pana Trzaskowskiego zapowiedziało, że zgromadzenie odbędzie się bez względu na decyzję władz miasta. I jeszcze raz Polska. W dniach 11 i 12 października we Wrocławiu odbyło się osobliwe wydarzenie promujące ideologię gender pod tytułem Po polsku, po niemiecku – Wrocławskie dni Queer Story. Nie informowalibyśmy o takich bzdurach, gdyby projekt nie był współfinansowany przez prezydenta Wrocławia. W trakcie wydarzenia odbył się m.in. panel dyskusyjny na temat wspólnej polsko-niemieckiej historii queerowej, a także warsztaty z badania i pisania queer story oraz spacer miejski zadedykowany tęczowej historii przedwnego Wrocławia. Organizatorzy nie wyjaśnili w opisie wydarzenia, czym jest owa queer storia. Zapowiedzieli natomiast, że udział w wydarzeniu pozwoli odpowiedzieć na jakże nurtujące pytania, takie jak: gdzie spotykały się osoby nieheteronormatywne w przedwojennym Breslau? A także w którym wrocławskim teatrze grano najwięcej sztuk o tematyce queerowej. Wszystko to z pieniędzy wrocławskiego podatnika. Ostatnia sprawka to krótka rozprawka.
Dziś chciałbym wrócić do proponowanej kiedyś teorii frontów. Dotyczy ona jednego z czterech głównych frontów, na których dziś przychodzi nam walczyć. Wszystko, co powiem, jest jedynie pewną propozycją usystematyzowania rzeczywistości i każdy komentarz uzupełniający, czy nawet poprawiający to, co powiem, może być przydatny. Otóż ja widzę te cztery główne fronty następująco. Front pierwszy. Osobiste życie duchowe i walka o zbawienie mojej indywidualnej duszy. Front drugi. Walka o zbawienie poszczególnych dusz, co czyni się poprzez głoszenie Ewangelii, głoszenie prawdy, które, gdy przynosi dobre owoce, oznacza podprowadzenie człowieka do katolicyzmu, w dzisiejszych czasach niestety ukrytego pod nazwą tradycyjny katolicyzm. Front trzeci. Walka o Kościół, która tak naprawdę również jest walką o zbawienie dusz, ale już nie poprzez przyciąganie poszczególnych dusz do katolicyzmu, ale poprzez przywracanie katolicyzmu do Kościoła. I front czwarty, szeroko rozumiana walka o obalenie dyktatury antychrysta w świecie. Walka o możliwie jak największe uwolnienie się spod buta panów globalistów, którzy z zimną konsekwencją z wieku na wiek, z dziesięciolecia na dziesięciolecie, rok po roku zyskują coraz większą kontrolę nad światem, przez co ja i ty, mój drogi słuchaczu, musimy borykać się z ich coraz bardziej oblepiającymi nas mackami. Czy sobie z tego zdajemy sprawę, czy nie? Macki te powodują, że na przykład za prąd i gaz płacimy co najmniej dwa razy więcej, niż wynikałoby to z logiki. Nasze pieniądze są coraz mniej warte. Nasze dzieci czytają takie, a nie inne lektury w szkołach. I w zasadzie, niezależnie od tego, jaki aspekt życia wymienimy, można wskazać, że tam również sięgają te ślickie macki systemu i że pod pozorem pomocy nam i naszego bezpieczeństwa w istocie zabierają nam wolność i pieniądze. A zatem widzę te cztery fronty. Uświęcenie osobiste, głoszenie poszczególnym duszom, odzyskiwanie Kościoła z herezji modernizmu oraz odzyskiwania rzeczywistości z macek globalizmu. I teraz uwaga, na pierwszych trzech frontach w ogóle nie interesuje mnie współpraca z nikim i niczym, co nie jest katolicyzmem. Na żadnym z tych trzech frontów nie może pomóc ktoś, kto nie jest katolikiem tradycyjnym, czyli według mojej definicji po prostu katolikiem. Co innego na froncie czwartym. Tutaj może pomóc każdy, kto w jakiejkolwiek dziedzinie jest w prawdzie. Mówię o tym dlatego, że często spotykam się z postawą odwrotną, a przypisuję ją właśnie mackom globalistów. Nie byłoby tak daleko posuniętego procesu zniewalania świata, gdyby wpierw nie opracowano całego programu prania mózgów ludzi. Ów program prania mózgów, jakby masowej hipnozy, zawiera szereg elementów. Natomiast jednym z nich jest zawsze i w każdej sytuacji przenoszenie uwagi ludzi i punktu ciężkości każdego sporu z przedmiotu, czyli z samego zagadnienia, na człowieka, który na przykład o tym mówi. To jest dziś standard. Ktoś mówi, że 2 plus 2 jest 4, a internet od razu wskaże, że tato tego kogoś pił alkohol. Wieczne odciąganie uwagi od przedmiotu na podmiot. Przychodzi to tym łatwiej, że jak mówi znane powiedzenie, ludzie o wielkich umysłach rozmawiają o ideach. Przeciętni rozmawiają o wydarzeniach. Ludzie o małych umysłach rozmawiają o ludziach. Najłatwiejsze jest więc rozmawianie o ludziach. Teza tej rozprawki jest taka. Na pierwszych trzech frontach, czyli uświęcanie duszy, praca nad zbawieniem poszczególnych dusz i praca nad zbawieniem dusz przez uzdrawianie Kościoła, na tych frontach bardzo mnie interesuje, kto z czymś wychodzi. Nie posłucham tu nigdy protestanta, buddysty czy modernisty. Ale na froncie czwartym, gdzie mowa o odzyskaniu rzeczywistości z macek globalistów, czasem ciśnie się na usta podobnie brzmiące zmycek globalistów, tam mogę walczyć ramię w ramię z każdym, kto usiłuje wyzwolić się z tych mycek. Przepraszam, macek. Mogę walczyć wspólnie ramię w ramię z każdym, do momentu, gdy jesteśmy na danym wąskim froncie sojusznikami. Na innych możemy znaleźć się po dwóch stronach sporu. Niezwykle osłabia mnie, gdy tutaj pojawia się ktoś, kto na wąskim froncie mówi prawdę lub nawet o nią walczy,
a ktoś siedząc na kanapie w swoim pokoju pisze w internecie, ale przecież ten człowiek, coś tam, coś tam. Na pierwszych trzech frontach nie walczyłbym nigdy ramię w ramię o nic i nigdy z kimś, kto coś tam, czyli nie jest wprost tradycyjnym katolikiem. Na czwartym froncie, gdy mowa będzie na przykład o obaleniu globalistycznej cenzury, o odzyskiwaniu suwerenności Polski, energetycznej, obronnej czy choćby spożywczej, żywieniowej, o odrzuceniu Zielonego Ładu i tak wielu, wielu innych macek czy mycek globalizmu. Żadne coś tam na temat sojuszników na tych frontach mnie nie interesuje. Mój drogi słuchaczu, napisz proszę, jeżeli masz chęć, w komentarzu, czy udało mi się powiedzieć to w sposób zrozumiały i czy ma to według ciebie znamiona sensu, lub czy może widzisz w tym podejściu coś niewłaściwego. Maryjo, posłuż się mną dziś jak chcesz. Wykorzystaj mnie jak chcesz, byle tylko choć jeden grzesznik zszedł z drogi zatracenia. Poszedł do spowiedzi świętej i zwrócił się ku Panu Jezusowi. To na dzisiaj wszystkie sprawki okiem katolika rano. Jeżeli chcesz nam pomóc, daj proszę łapkę w górę pod tym filmem na YouTubie i napisz co najmniej 5-wyrazowy komentarz. A jeżeli chcesz wesprzeć zespół sprawek okiem katolika finansowo, regularnie na Patronite lub tutaj na YouTubie, albo jednorazowo przez wpłatę najmniejszej chociaż kwoty, to szczegóły, jak można to zrobić, znajdują się w opisie tego odcinka. Wszystkim bardzo dziękuję i przypominam, że 17 listopada zostanie odprawiona kolejna msza święta tradycyjna w intencji o Boże błogosławieństwo dla wszystkich patronów naszej pracy. Mój drogi słuchaczu, życzę Ci błogosławionego dnia i całego tygodnia. Święte Urszulo i towarzyszki, módlcie się za nami. Człowieku rozumny, trzymaj się, miałam się i bardzo Ci dziękuję za Twój czas. Mam nadzieję, że do przeczytania na www.sprawki.pl i do usłyszenia jutro. Zostań z Panem Bogiem.